Hejka kochani, z tej strony Ania Zumbiera i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla was niezwykle wyczekiwany film przez wiele osób, a mianowicie w dzisiejszym filmie opowiem wam, jak tak naprawdę wygląda egzamin na wzornictwo. Pomyślałam sobie, że w sumie możemy to rozłożyć na parę takich etapów w tym filmie i w poszczególnych etapach tego filmu będziemy sobie właśnie omawiać każdy z tych etapów tak dokładniej. Jeżeli nie subujesz tego kanału, zostaw suba koniecznie na dole oraz pamiętaj o tym, żeby wcisnąć dzwoneczek oraz jeżeli chcecie polepszyć mi dzień, dawajcie łapki w górę pod filmem, bo to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania. Lecimy. Ponumerowałam sobie tutaj te etapy na temat 0, 1, 1.2, 2, 3. Bo jeżeli chodzi o te niektóre etapy, to one są niektóre bardziej istotne, niektóre trochę mniej. Numer 1, czyli teczka. Jeżeli chcesz zdawać na wzornictwo, musisz przygotować sobie wcześniej teczkę, która będzie zawierała twoje prace, które wykonałeś przez ostatni czas, prezentujące twoje umiejętności projektowe oraz artystyczne. Tu od razu wam wspomnę, że szczerze mówiąc, bardzo żałuję, że ktoś wcześniej nie nagrał takiego filmu jak ja dla was teraz, bo szczerze mówiąc, bardzo pomógłby mi taki film w przygotowaniu po prostu odpowiednich prac do tej teczki, bo szczerze mówiąc, przez to, że ja skończyłam grafikę, to do mojej teczki wkładałam przede wszystkim prace graficzne, prace malarskie, prace rysunkowe, a jeżeli chcesz zdawać na wzornictwo, to szczerze mówiąc, wcale nie o to chodzi. Mam wrażenie, że komisja praktycznie nie patrzy na to, jakie ty masz umiejętności rysunkowe, czy umiesz rysować super studium postaci, czy umiesz namalować super martwą naturę, czy potrafisz wyrzeźbić żyrafę z gliny. Ich to naprawdę nie obchodzi. Prace, które ty musisz zawrzeć w teczce, mają reprezentować, tak jak ja wcześniej powiedziałam, twoje umiejętności projektowe, które nabyłeś dotychczas. Myślę, że na pewno zrobię wam taki film osobny z tego, co ja tak naprawdę dałam w mojej teczce, aczkolwiek no szczerze mówiąc, z perspektywy czasu uważam, że te prace, które tam dałam, były naprawdę na słabym poziomie, jeżeli chodzi o tak naprawdę wzornictwo, na które wtedy próbowałam się dostać i na dzień dzisiejszy po prostu dałabym zupełnie inne prace, bo już teraz tak naprawdę z perspektywy czasu wiem, czego wymagają wykładowcy i co tak naprawdę chcą sprawdzić, jeżeli chodzi o twoje umiejętności. Wypisałam sobie tutaj, co tak naprawdę warto wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o to, jakie prace w ogóle dać do takiej teczki. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że będąc na etapie zakończenia liceum, nie każdy tak naprawdę jest w stanie zrobić taką część prac. Natomiast spójrzmy sobie prawdzie w oczy, jeżeli chcesz dostać się na wzornictwo, musisz trochę usiąść i popracować nad teczką, bo tak naprawdę od tej teczki również przede wszystkim zależy, czy wezmą cię pod uwagę na kandydata do tych studiów, czy nie. Więc jeżeli chodzi o rzeczy, które fajnie, żeby w takiej teczce się znalazły, po pierwsze, modele z różnych materiałów. Tu naprawdę nie chodzi o to, żeby robić modele z drewna, z nie wiadomo jakich drogich kamieni. Oni chcą po prostu sprawdzić waszą znajomość materiałów i czy umiecie tak naprawdę z takim materiałem w ogóle pracować. Myślę, że zrobicie kilka modelów różnych rzeczy, które będą na przykład z papieru, to one i tak zostaną docenione, bo będzie to jakiś model, który ty zrobiłeś i dasz do swojej teczki. Numer 2, czyli rysunki projektowe. Rysunek projektowy tak naprawdę może być zrobiony na różny sposób. Może to być rysunek projektowy jakiegoś na przykład odkurzacza, może to być rysunek projektowy buta narciarskiego, może to być rysunek projektowy zwykłej lampy, może to tak naprawdę być rysunek jakiegoś logo, jakiegoś znaku, czy takich podobnych rzeczy. Ale mimo wszystko, jeżeli miałabym teraz zrobić rysunek projektowy i dać go do teczki, to mimo wszystko raczej skupiłabym się nad tym, żeby to był rysunek projektowy jakiejś konkretnej rzeczy, przykładowo na przykład niech to będzie rysunek projektowy odkurzacza. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to są ogólnie rysunki też w kontekście użytkownika. Czyli możesz wykonać takie rysunki projektowe, przykładowo pokazujesz załóżmy ten odkurzacz czy coś tam i pokazujesz po prostu obok tej rzeczy jakąś osobę, która po prostu używa tego urządzenia. Gwarantuję ci, że egzaminatorzy naprawdę to docenią, bo tak naprawdę wszystkie projekty, które i tak będziesz dalej wykonywać potem na studiach, będziesz bardzo, bardzo często, prawie naprawdę zawsze pokazywać w kontekście użytkownika. Kolejną rzeczą, którą uważam, że naprawdę warto jest dodać do swojej teczki, jest cały tak naprawdę proces projektowy, który ty przechodzisz projektując jakąś rzecz od początku do końca. Jest pewna droga, którą ty musisz tak naprawdę przejść, bo to nie jest tak, że sobie tak pstrykniesz i masz zrobiony projekt. Nie, ty musisz zrobić research, ty musisz zrobić próby materiałowe, modele, jakieś tam inne rzeczy i to generalnie nie jest wcale takie proste, więc tak naprawdę myślę, że jeżeli dasz do swojej teczki proces projektowy powstawania jakiegoś, powiedzmy, twojego projektu, myślę, że zostanie to bardzo docenione. Ja, by the way, dawałam do swojego portfolio również procesy projektowe i spotkałam się z bardzo pozytywnym odbiorem tego. Kolejną rzeczą, którą uważam również, że bardzo fajnie dodać do swojej teczki, są to modele 3D. Ja nie mówię, że to jest obowiązkowe. Jeżeli będziesz studiować na wzornictwie, to ty ogólnie nauczysz się projektować 3D, ale jeżeli już masz w tym jakieś doświadczenie wcześniej, potrafisz wykonać jakieś modele 3D, to
Jeżeli je masz, to bardzo fajnie, jeżeli dodasz je do swojej teczki. Kolejną rzeczą są eksperymenty z typografią. Projekty liter, które możesz sam wykonać, projekty rzeczy na gridzie, projekty różnych prostych wizytówek, ogólnie po prostu jakieś twoje eksperymenty z ułożeniem tekstu, z zabawą z tym tekstem. Myślę, że również będzie bardzo docenione, jeżeli włożysz taką rzecz do swojej teczki. Jeżeli również chcesz dodać coś, co będzie fajnie postrzegane, jeżeli będzie w twojej teczce, będą to różne analizy przedmiotów lub rzeczy, które masz tak naprawdę w swoim otoczeniu. Mogą to być analizy znaków, nie chodzi mi o znaki drogowe, żeby to wybrzmiało, chodzi mi o takie znaki na przykład jak logotypy firm i takie rzeczy. My ostatnio nawet robiliśmy u nas na kolorystyce taką analizę perfum i coś takiego też ogólnie fajnie myślę, że pokazać, bo wtedy tak naprawdę komisja widzi, że potrafisz dokonać jakiejś analizy, co tak naprawdę jest jednym z najważniejszych elementów całego projektowania. Analizowanie i research. I ostatnią rzeczą, którą tutaj mam wypisaną, jest to, słuchajcie, grafika. Jeżeli jesteś osobą, która tworzy ilustracje, jeżeli jesteś osobą, która tworzy jakieś rysunki, to fajnie jest je ogólnie dodać, ale nie dawałabym tego jednak mimo wszystko na pierwszym miejscu. Umiejętności rysunkowe, jeżeli chodzi o studia wzornictwo, są bardzo ważne, ale czasami nie jest to najważniejsze. I tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o po prostu jakieś studium postaci rysunkowe, czy jakieś tam po prostu martwe natury, no to możesz to dodać, ale dodaj po prostu, no, nie za dużo tego, bo to nie jest aż tak istotne. Te studia po prostu nie polegają na malowaniu martwych natur i robienie turborealistycznych rysunków ludzi. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Myślę, że jeszcze bardzo fajnie można by dodać tutaj rysunki postaci lub innych przedmiotów w kontekście jakby ich istnienia w przestrzeni. Czyli tak naprawdę jakie to coś ma odniesienie do przestrzeni. Jaki obszar przestrzeni to po prostu zajmuje w danym na przykład fragmencie pokoju. Pokazanie po prostu takiej struktury też tej rzeczy. Ja tak jak wspomniałam ogólnie, no nie miałam za bardzo w ogóle tak naprawdę nikogo, kto mógł mi powiedzieć coś takiego i no bardzo by mi to pomogło, gdybym wiedziała o tym wcześniej. No bo tak jak powiedziałam wcześniej, po prostu ja dodawałam do swojej teczki. Przede wszystkim jakieś prace rysunkowe, prace graficzne, jakieś moje ilustracje, jakieś malarstwo, a tak naprawdę, szczerze mówiąc, mogłabym dodać coś bardziej ambitnego, no ale już teraz z tej perspektywy czasu po prostu wiem, że mogę się teraz moją wiedzą podzielić po prostu z innymi ludźmi, żeby wam było łatwiej. Kolejnym krokiem, bez którego się nie obędzie, będzie to oczywiście złożenie dokumentów, co tak naprawdę jest strasznie, strasznie skomplikowane, jeżeli chodzi o składanie tych dokumentów na ASP, u nas przynajmniej na wzornictwo. Ja miałam sam straszny problem, i nawet moi rodzice, którzy mi po prostu pomagali z tym wtedy, to pamiętam, że strasznie długo siedzieliśmy nad tym i głowiliśmy w ogóle, co ma być, gdzie wpisane, bo te dokumenty no nie są proste, także jeżeli macie możliwość poprosić kogoś o pomoc w wypełnieniu takich dokumentów, to zróbcie to. Bo naprawdę pamiętam, że ja wtedy sobie totalnie z tym nie umiałam poradzić sama. Kolejnym etapem, który jest tak naprawdę powiedzmy w miarę istotny, jeżeli chodzi o ten cały egzamin, jest to tak naprawdę skonsultowanie swojego portfolio z wybranym wykładowcą. Ja pamiętam, że ja się łączyłam na jakimś wideoczacie z jedną z naszych pań wykładowczyń i ona mi po prostu te portfolio konsultowała, mówiła tam, co można by poprawić, co jest fajne i ogólnie też sprawdzała, czy potrafię opowiadać o swoich pracach. To jest naprawdę bardzo ważny punkt. Ćwicz opowiadanie o swoich pracach, bo tak naprawdę twoja samoprezentacja jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem w odbiorze twojej osoby i tego, czy tak naprawdę dostaniesz się na tą uczelnię. Pamiętam, że ta rozmowa taka konsultacyjna, ona naprawdę trwała może z jakieś 15 minut, także to jest coś, czym się ogólnie nie warto stresować, to jest taka rozmowa na luzie i fajnie do tego podejść tak z taką otwartą głową, że po prostu konsultujesz się z osobą, która może ci po prostu podpowiedzieć parę rzeczy i warto też ogólnie takiego osoby się zapytać, jakieś tam pytania, które ci się powiedzmy nasuną, bo taka osoba jest wtedy dla twojej dyspozycji po prostu i możesz wykorzystać ten moment i dowiedzieć się paru istotnych rzeczy, które są po prostu dla ciebie ważne w danym momencie. Jeżeli wyślesz już tą całą teczkę, jesteś po konsultacji i ten etap generalnie masz już za sobą, to kolejnym etapem w egzaminie na wzornictwo są to zadania egzaminacyjne, tak zwane zadania specjalistyczne. Nie wiem jak jest teraz, natomiast chyba z tego co się orientuję, nadal było to robione online. Bo egzamin u mnie na uczelni na wzornictwo był przeprowadzany online. I mieliśmy coś takiego, że mieliśmy wyznaczony po prostu czas, podczas którego mieliśmy po prostu wykonać ten projekt. O tyle do
dobrze, że nie było to coś takiego, jak było chyba na grafice czy gdzieś tam, że oni mieli dosłownie ileś tam godzin na zrobienie tego, jeszcze to mieli stacjonarnie, a myśmy mieli po prostu chyba ileś w ogóle dni na zrobienie tego projektu. Z tego co pamiętam, to u mnie wyglądało to w ten sposób, że całe nasze tak naprawdę zadanie specjalistyczne, na podstawie którego również sprawdzali, czy nadajemy się do tej uczelni, było bardzo specyficzne, ponieważ polegało one na wybraniu kilku cech twojego charakteru. Nie pamiętam już dokładnie, ile to było, czy tam 3 cechy, czy tam 5, może jakieś lepsze i słabsze. W każdym razie musiałeś po prostu wybrać jakieś twoje cechy charakteru i na podstawie tych cech, pierwszą częścią zadania specjalistycznego, musiałeś wykonać z papieru konstrukcję na twarz, która miała reprezentować te twoje wybrane cechy charakteru. Ja ogólnie zrobiłam taką maskę na twarz, coś jakby ala taka zbroja chroniąca nos i tutaj fragment czoła, właśnie z papieru. Trzeba też o tym pamiętać, że jeżeli robicie zdjęcia swojego projektu, to musicie zrobić te zdjęcia po prostu w ten sposób. Robicie najpierw zdjęcia samego projektu na po prostu czystym tle, bez żadnych plam, bo jak oni zobaczą plamy, to was zabiją, szczerze wam powiem. I druga część, kontekst użytkownika. Robisz zdjęcia produktu i w kontekście użytkownika. Jak zrobisz te dwa, super. Jeszcze był oczywiście drugi etap tej pracy specjalistycznej i to było w ogóle też bardzo takie nietypowe zadanie, ponieważ mieliśmy sobie podzielić po prostu kilka jakichś kwadratów o danym wymiarze boku na kilka tych samych chyba kształtów i z tych kształtów mieliśmy ułożyć na płasko kompozycję, która po prostu miała przedstawiać te nasze wybrane cechy charakteru. I szczerze mówiąc, powiem wam, że z perspektywy czasu, jak teraz o tym myślę, to uważam, że to było naprawdę mega spoko ćwiczenie. Bo tak naprawdę ja wtedy myślałam, że w sumie, no dobra, no to wybieram na przykład cechę, powiedzmy, odwaga. No to sobie ułożę, no nie wiem, jakiegoś tam wilka z tych trójkątów i kółek, czy coś tam, co powycinałam. A teraz, szczerze mówiąc, z perspektywy czasu patrzę na to tak, że w sumie z tą wiedzą, którą mam już teraz, wiem tak naprawdę, że kompozycja i same ogólnie układy kształtów bardzo, bardzo dużo czasami znaczą, jeżeli chodzi o odbiór i można to fajnie również porównać do cech charakteru. Dlatego uważam, że to ćwiczenie było naprawdę bardzo interesujące. W każdym razie miałeś po prostu chyba 3 kwadraty o danym boku i miałeś te 3 kwadraty podzielić po prostu na ileś tych samych mniejszych elementów i z tych właśnie elementów musiałeś ułożyć 3 kompozycje i każda z tych kompozycji miała przedstawiać twoją jedną wybraną cechę charakteru. Pamiętam, że jak zrobiłam całe te moje zadanie specjalistyczne, oczywiście porobiłam sobie zdjęcia, te, które wam powiedziałam wcześniej, wysłałam je na podany adres mailowy, coś tam jeszcze trzeba było zrobić, jakiś tam opis dać i oczywiście trzeba było jeszcze napisać, wiecie co, list motywacyjny. W tym liście motywacyjnym chyba mieliśmy do napisania właśnie również te cechy charakteru, dlaczego takie wybraliśmy i co one tak naprawdę o nas mówią, więc tak naprawdę jak całe twoje zadanie specjalistyczne było zrobione, to wysyłałeś po prostu te zdjęcia, które zrobiłeś oraz ten list motywacyjny na podanego maila w danym terminie. Kolejnym etapem uwielbianym przez wszystkich najbardziej jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Rozmowa kwalifikacyjna. Ona wcale nie jest taka straszna, jak ją opisują. Ja to też mówię, pamiętajcie, na swoim przykładzie, bo szczerze mówiąc powiem wam, że dla mnie rozmowa kwalifikacyjna była najbardziej stresującym elementem podczas ogólnie całego tego egzaminu, dlatego że ja po prostu nie miałam żadnego tak naprawdę pojęcia na temat designu, zanim zdawałam do tej akademii. Ja się musiałam ogólnie wszystkiego nauczyć właśnie na tą rozmowę i szczerze mówiąc wspominam tą rozmowę całkiem przyjemnie. Jeżeli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, wygląda to w bardzo, myślę, taki oczywisty sposób. Teraz na stronie jest, z tego co oglądałam na naszej stronie naszego ASP, jest teraz podana lista zagadnień, których po prostu musisz się nauczyć na tą rozmowę kwalifikacyjną. I ogólnie ona się w ogóle nie zmienia, ona jest cały czas taka sama, ponieważ w sumie ona zawiera takie optymalne rzeczy, które po prostu dobrze jest sprawdzić u takiego kandydata, który chce kandydować po prostu na te studia. Pierwsze, co chcę wam powiedzieć, to bardzo prosta rzecz. Nie stresujcie się tak, bo naprawdę nie ma czym. Rozmowa kwalifikacyjna to nie jest jakaś mega skomplikowana operacja mózgu, którą chirurg prowadzi. To nie jest zagrożenie czyjegoś życia. To jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. Co nie oznacza, że nie należy się do niej przyłożyć, bo jak najbardziej trzeba się do niej przyłożyć. Myślę, że naprawdę, jeżeli porządnie przyłożysz się do nauki tych zagadnień, wtedy twoja szansa na dostanie się na te studia będzie naprawdę, naprawdę dużo, dużo większa. A co my w ogóle w takich zagadnieniach możemy znaleźć? W tych zagadnieniach, słuchajcie, są takie rzeczy, które komisja po prostu chce sprawdzić wasz poziom wiedzy na temat designu. Od razu mówię, że to nie są jakieś mega skomplikowane rzeczy, to są naprawdę podstawy. Natomiast, tak jak powiedziałam,
powiedziałam, dla osoby, która nie ma pojęcia o designie, na pewno będzie to coś trudnego i ogólnie jest dosyć dużo materiału wtedy do nauczenia się. Czym jest tak naprawdę zawód projektanta? Co go w ogóle charakteryzuje? Czym na przykład jest dobry projekt? Jakie są aktualne trendy w projektowaniu? Jakie są instytucje, które na przykład promują design? Mogą Cię też zapytać o jakieś konkursy oraz też mogą Cię zapytać, słuchajcie, o podstawowe pojęcia w designie. Takie na przykład jak zero waste albo design uniwersalny. Co to tak naprawdę oznacza? I jakieś oczywiście przykłady, które warto by było wtedy podać. To są ogólnie, słuchajcie, takie rzeczy, które no są, nie ukrywam, bardzo po prostu istotne w dalszej nauce. Jeżeli po prostu dobrze się tych zagadnień nauczysz, wyuczysz i poćwiczysz sobie tak naprawdę te mówienie, to myślę, że naprawdę możesz być spokojny o swoją rozmowę. Moja rozmowa kwalifikacyjna wyglądała w ten sposób, że danego dnia o danej godzinie musiałam po prostu przyjść na uczelnię, czekało się po prostu przed pokojem, aż jedna osoba z komisji wychodziła przed pokój i wyczytywała twoje nazwisko. Ty wtedy z tą osobą sobie wchodziłeś do tego pokoju i pamiętam to, co mnie bardzo zdziwiło, to to, że u nas na ASP nie jest coś takiego, że jest jakiś mega stół, ty siedzisz gdzieś tam w odosobnieniu przed jakąś mega dużą komisją, oni ci tam, wiadomo, mega oceniają, mają te swoje miny takie oceniające, wiecie, o co chodzi, nie? A u nas to było organizowane tak, że siadałeś sobie z komisją na kanapie i rozmawiałeś sobie z nimi tak po prostu w sumie teraz, tak jak ja mówię do was. Po prostu cały ten nastrój tej rozmowy nie był taki, mam wrażenie, stresujący przez wzgląd tego, że po prostu miałeś wrażenie, że ta komisja nie jest tak strasznie do ciebie nastawiona buntowniczo, tylko raczej po prostu chcą z ciebie wydobyć jak najwięcej wiedzy pozytywnej przede wszystkim i pozytywnej energii. Ogólnie opowiem wam taką szybką anegdotkę dotyczącej właśnie mojej rozmowy kwalifikacyjnej. Ja robiłam dyplom z grafiki, który przedstawiał baletnicę w kontekście różnych takich rzeczy, to już tam nie będę się zagłębiać po prostu tak głęboko. I jeden z wykładowców po prostu zadał mi pytanie w pewnym momencie randomowo, podczas tej całej rozmowy, czy widziałam taki film Swan. No i ja tak... Swan? No i mówię do niego, ale to chodzi o jakiś film związany z tym baletem? No i on tak, no tak, tak, chodziło mi o taki. I ja tak... Swan? W sensie, chodzi pan o film Czarny Łabędź? I on wtedy mówi, no tak, tak, chodziło mi o ten film, no nie? I wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że ja tego filmu nigdy w życiu nie widziałam. I ogólnie pamiętam, że mama mi kiedyś wspomniała o tym filmie może z 1-2 razy, ale to nie było też tak szczegółowo, ja gdzieś tam widziałam może jakieś reklamy dotyczące tego filmu, ale naprawdę nie miałam w ogóle pojęcia, o czym on jest, fabuła jakby była dla mnie zupełnie obca. No i ja mówię do niego, no znam ten film, znam. No i on oczywiście, co mógł powiedzieć, no to opowiedz o tym filmie. No i ja wtedy tak sobie myślę, no to się wjechałeś. Ale jak to ja umiem jakoś czasami wybrnąć z takich sytuacji, bo powiedziałam, słuchajcie, wtedy, że to jest film o baletnicy, która zmaga się z różnymi trudnościami w jej życiu. I w odpowiedzi usłyszałam, Była to dla mnie tak dziwna odpowiedź, po prostu ja modliłam się naprawdę, żeby okazało się, że dobrze powiedziałam, bo jak nie, to po prostu wiecie co, no też może być tak, że takie pytanie głupie, ale może zaważyć czasami. I finalnie, kończąc już tą anegdotkę, to jak wyszłam z tego egzaminu, to pierwsze co zrobiłam, to włączyłam telefon, w internet wpisałam, o czym jest film Czarny Łabędź i okazało się, że trafiłam idealnie, słuchajcie. Nie wiem jakim cudem, nie wiem dosłownie jakim cudem to się udało, ale trafiłam idealnie, dlatego że film Czarny Łabędź jest o baletnicy, która zmaga się z chorobą psychiczną i ma mega ogólnie dużo trudności w życiu codziennym. Ja nie wierzyłam, że mi się naprawdę to udało zgadnąć. Ja do dzisiaj nie wierzę, jakie ja miałam wtedy szczęście. Ale wracając jeszcze do tej rozmowy kwalifikacyjnej, to moje pytanie, które ja wylosowałam, ponieważ to chodzi o to, żeby tam wylosować sobie jakieś pytanie. Ja wylosowałam, słuchajcie, najprostsze pytanie na świecie, czym charakteryzuje się dobry projekt. I ja oczywiście, jak to ja mam w zwyczaju gadać moją poplaninę, to zaczęłam opowiadać o tym, czym charakteryzuje się ten dobry projekt, podawałam jakieś przykłady, po czym nagle przeszłam w ogóle do jakichś takich pojęć w stylu właśnie, czym jest design uniwersalny, tego typu sprawy, po czym nagle przeszłam do jakiegoś takiego projektanta, którego też warto znać. No i powiedzmy, jakoś tam tą moją wypowiedź zaaranżowałam. Pamiętam, że mieli do mnie jakieś kilka pytań, ale w sumie tak głównie machali głowami i w sumie jedyne, co mi to powiedzieli, to machali głowami. Generalnie atmosfera była całkiem przyjemna, nie była to jakaś taka strasznie stresująca atmosfera, także rozmowa kwalifikacyjna przebiegła w sumie, szczerze mówiąc, w całkiem fajnej atmosferze. Jeżeli chodzi o czas trwania tej rozmowy kwalifikacyjnej, to było gdzieś to w granicach
granicach jakichś może 10 minut tak naprawdę, może maksymalnie 12 naprawdę, no nie było to jakoś mega dużo. Ja pamiętam, że mi to jakoś tak w ogóle szybciej poszło, że może nawet tam byłam gdzieś koło 7, coś takiego. Także jeżeli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, pamiętajcie o tym, żeby się po pierwsze nie stresować, bo naprawdę nie ma czym się tak stresować. Po drugie, przygotuj się porządnie z tych zagadnień, ponieważ jeżeli się naprawdę dobrze z nich przygotujesz, to twoja szansa na dostanie się na tą uczelnię naprawdę wzrasta. Po trzecie, naucz się opowiadać porządnie o swoich projektach. Również podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej była wyświetlana twoja zawartość teczki na ekranie, którą właśnie wcześniej tam składałeś. No i też jest możliwość, że po prostu ci zapytają o tę pracę. Nie pamiętam, coś tam pytali, ja też coś tam musiałam opowiedzieć, ale to nie było jakieś takie mega długie. Także warto jest, krótko, ale treściwie, umieć opowiadać porządnie o swoich pracach. Ponieważ twoja samoprezentacja jest naprawdę bardzo ważnym elementem w tym, jak postrzegają cię twoi klienci oraz tym, jak będzie postrzegać cię komisja. A pamiętaj, że jeżeli dobrze się zaprezentujesz, to na pewno komisja weźmie to pod uwagę. I tu naprawdę nie chodzi o to, żeby stać, wiecie, po prostu mówić te wszystkie regułki i tak dalej, bo to naprawdę nie o to chodzi, to nie chodzi o to, żeby być sztywnym. Oni chcą po prostu zobaczyć fajną osobę, która potrafi dobrze opowiadać o projektowaniu, jednocześnie nie wykazując, że się po prostu stresuje. Weźcie sobie głęboki oddech i naprawdę nie przejmujcie się tak bardzo tymi rozmowami, bo naprawdę to tylko rozmowa. To nie jest koniec świata. I naprawdę myślę, że pójdzie wam dobrze. Więc tak właśnie wyglądała rozmowa kwalifikacyjna, a kolejnym etapem było to oczekiwanie tak naprawdę na wyniki końcowe. Te wyniki, z tego co pamiętam, one również pojawiały się na tym portalu takim rekrutacyjnym, który się wcześniej zakładało i to wyglądało po prostu tak, że danego dnia o danej godzinie po prostu publikowana tam była lista osób, które się dostały na akademię i następna lista osób rezerwowych. I wiecie, co było najlepsze? Że ja się nie dostałam. Tak, dobrze słyszeliście. Ja się nie dostałam. Ja wylądowałam na liście rezerwowych. No i nie ukrywam, że byłam wtedy strasznie zdziwiona, że tak się stało. No ale no co miałam zrobić? Rozłożyłam ręce, pomyślałam sobie, no okej, dobra, może tak miało być. Nie był to dla mnie koniec świata, ponieważ dostałam się jeszcze na inną uczelnię, no, miałam akurat zawsze coś tam, jakąś drugą opcję. Natomiast no było mi przykro, nie ukrywam, bo OSP po prostu dawało mi o wiele większą możliwość rozwoju niż ta uczelnia, na którą się wtedy dostałam, ta druga. Nie załamałam się, słuchajcie, po prostu robiłam to, co dalej robiłam. I pewnego dnia po prostu, jak zbierałam się do pracy, to zadzwonił do mnie jakiś numer. Ja odebrałam ten numer, mówię, halo, a tam pani z dziekanatu do mnie mówi, dzień dobry, czy jest pani zainteresowana ewentualnie wskoczeniem na listę studentów, ponieważ ileś tam osób się wykruszyło i że możemy panią przyjąć na tą uczelnię. Ja wtedy po prostu zamarłam. Nie umiałam uwierzyć w to, co ja słyszę. Ja w ogóle tam do tej kobiety zaczęłam krzyczeć, że co pani gada? Ja do niej tak dosłownie mówiłam. No jasne, że chcę, o mój Boże, tam krzyczałam po prostu ze szczęścia. Jezu, no niesamowite, że się udało. Bo też jednak mimo wszystko, jeżeli zdajesz na te studia wzornictwa, musisz też wziąć to pod uwagę, że na twoje miejsce jest dużo innych osób. Szczególnie jeżeli zdajesz na dobre wzornictwo, takie jakie mamy u nas na SP w Katowicach, no to musisz się liczyć z tym, że masz po prostu bardzo dużą konkurencję. Dlatego wtedy moja radość po prostu była jakaś nieoczekiwanie ogromna. No i co, udało się dostać na tą uczelnię. Moja ciężka praca się opłaciła, mimo tego, że wylądowałam na początku na czwartym chyba albo trzecim miejscu na liście rezerwowych, to uważam, że nadal to był bardzo fajny wynik, jeżeli chodzi o mnie, jako osobę, która po prostu nie miała nigdy wcześniej żadnej styczności z designem. Dałam z siebie 100% i potem, widzicie, to wszystko się odpłaciło, że dostałam się na tą uczelnię, ponieważ ileś tam osób zrezygnowało, co mnie w ogóle strasznie zdziwiło, pamiętam, że ktoś w ogóle chciał zrezygnować z takiego super kierunku na takiej super akademii. No i oczywiście też w kolejnych etapach, wiadomo, były to uzupełnienie po prostu wyników z matur. Matura jest niestety w naszym kraju czymś takim, co bardzo po prostu zamyka nam niekiedy ścieżkę na dalszy rozwój. A ja ogólnie jestem osobą, która naprawdę miała mega gigantyczny problem, żeby zdać maturę z matematyki. A tak naprawdę obliczanie jakiejś delty, czy obliczanie jakichś w ogóle innych abstrakcyjnych rzeczy w ogóle mi się na tych studiach nie przydadzą. Wyniki matur tak naprawdę w ogóle nie są brane pod uwagę, jeżeli zdajesz na to ASP. Chodzi tylko o to, żebyś ty tą maturę zdał. Jeżeli zdasz na 30%, super. Na wzornictwo liczy się przede wszystkim to, żebyś zdał egzaminy, które są po prostu prowadzone bezpośrednio na twój kierunek studiów. W tym wypadku na wzornictwo. Nawet jeżeli masz jakąś słabą ocenę z dyplomu lub z innego, na przykład egzaminu ustnego, który miałeś po prostu na przykład w liceum plastycznym,
jeżeli jesteś po liceum, bo ja na przykład dostałam strasznie niską ocenę z egzaminu ustnego z historii sztuki i strasznie się tym przejmowałam, a tak naprawdę nie wiadomo po co, ponieważ oni i tak tego w ogóle nie brali pod uwagę. Także nie przejmuj się, jeżeli jakiś wynik matury ci nie pójdzie, nie wiadomo jak. Chodzi o to po prostu, żeby ją zdać, a wiesz od kogo zależy to, czy dostaniesz się na tą uczelnię? Od ciebie samego. Bo to tak naprawdę zależy tylko od ciebie, czy porządnie przygotujesz się do tego egzaminu i będzie ci zależało dalej na twojej karierze, czy olejesz temat i będziesz potem tego żałować. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące was pytania, jeżeli chodziło o egzamin na wzornictwo. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście sobie wrócili i dokładnie przejrzeli krok z teczką, ponieważ te wszystkie poszczególne prace, które wam tam opowiedziałam, że warto by było w tej teczce mieć, to naprawdę nie są prace mówione z przypadku, tylko to są prace, które naprawdę mogą zaważyć o tym, czy na te wzornictwo się dostaniecie. Także myślę, że warto naprawdę wrócić do tamtej części filmu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, które bardzo was interesują odnośnie egzaminu na wzornictwo, to śmiało naprawdę napiszcie mi na dole w komentarzu. Ja sobie te pytania wszystkie przeczytam, jeżeli ktoś tam w ogóle coś napisze. I mogę wam na przykład dograć jakieś takie na przykład Q&A, jeżeli chodzi o ten egzamin lub ogólnie o uczęszczanie na te studia, bo są te studia naprawdę, no, trzeba powiedzieć, po prostu dla ambitnych osób. I to nie są studia dla leniwych osób, ponieważ jest tam naprawdę bardzo dużo pracy. Także jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie odnośnie egzaminu lub samych studiów, napisz mi na dole w komentarzu. Ja postaram się odpowiedzieć na twoje pytania jak najszybciej, to tylko możliwe. Zachęcam was jeszcze raz do subskrybowania mojego kanału oraz kliknięcia na dole w dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia o bieżących moich nowych filmach, które dla was przygotowuję. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Każda taka łapka w górę to dla mnie mega motywacja do dalszego działania. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla was bardzo pożyteczny i będziecie mogli z niego zaczerpnąć wiedzę, która pomoże wam i ułatwi dostanie się na swoje wymarzone studia wzornictwa. Zaspany kotek też was tutaj wszystkich pozdrawia, życzę wam wszystkim powodzenia i trzymamy za was wszystkie kciuki. Pa, pa!